Z wizją TV problem jest taki, że oprócz dwóch kanałów dla dzieci ma jeszcze 16 innych po polsku. Te słowa słyszał zapewne każdy, kto w ciągu ostatnich 5 lat przed końcem XX wieku ukończył 10 lat i pamięta te słowa dokładnie tak, jakby usłyszał je dopiero wczoraj. Było kilka kanałów, które wtedy można było oglądać wyłącznie drogą satelitarną. Włącznie z Polonia 1. Znalazły się, były oczywiście kanały, które były dostępne za darmo. Wtedy jeszcze analogowo. Chociaż zapewne już wtedy byliście w telewizji reklamami nełkani przypominaniem o obowiązku płaceniu podatku za telewizor, z którego korzystaliście. Niewiele się zmieniło do tego czasu. Jednakże jednym z programów, które wtedy odbieraliśmy praktycznie za darmo, aczkolwiek nie zawsze w najlepszej jakości, bo wiadomo, wtedy była telewizja analogowa i odbierało się sygnał analogowy, to jednym z kanałów, które można było wtedy odbierać, był rodzący się wtedy jeszcze Polsat. Zapewne domyślacie się, o co chodzi. W ramówce niedzielnej była taka jedna kreskówka. W ciągu ostatnich 10 lat moje oko przykuła jedna gra stworzona przez gościa, który, co można się domyślać po jego zachowaniu, w zasadzie to moje domysły, ale jednak, pochodzi z miejscowości Jawor, znajdującej się gdzieś na terenie Polski, a na imię ma Kuba. Zapewne wiecie, zapewne znać gościa, jeśli mieszkacie dość blisko niego. Rzadko stworzył on jedną grę, którą postanowiłem wam pokazać. W ciągu ostatnich 10 lat udało mi się tę grę ukończyć. I dzisiaj pokażę wam ją, żebyście mogli zobaczyć, jak ona wygląda. I może, jeśli was zainteresuje, sami w nią zagracie. Nie przedłużając więc już dłużej, zapraszam was do miłego oglądania. Ahoj, Mateusz SS8 z tej strony i nowa seria Zagrajmy. Zagra teraz to jest Ed, Atak Robotu. Gra stworzona przez Kubę Pająka w RPG Makerze XE. Muzyka oczywiście w większości jeszcze faktów jest z NES-a, co możecie się domyśleć. Gra osadzona jest
z uniwersum kreskówki Ed, N, Ed i Edi. A o czym opowiada, to dowiecie się jak rozpocznę grę. A oczywiście ma kilka błędów. Pierwszy wita nas już na samym starcie gry. Mianowicie, nie mam czasu czytać tego tekstu, dlatego zostawiam to wam. Widzicie? Roboty idą. Aj, lasłem do niego. I tu oczywiście mamy twarze postaci. Tu jest dość... Aha. Pozostaje nam atakować. Mam nadzieję, że mam czym. I oczywiście wszyscy księżami są. O, jednak coś piją. Dobra. Oby się udało. No. Uleczenie. I to odda atak. Przyda się. Auć. No, udało się. Japońska łamiszczełka. Dobrze, dobrze zebrać. Oczywiście w tym miejscu muszę przerwać i uleczyć się. To powinno wystarczyć. I szybko do futra. A, tu ulica. No, udało się. Teraz idziemy tu, do góry. Oby nie było tu żadnych robotów. Ojejej. O, na podpalacza wpadłem. I czemu tu jest to tło? Nie wiem. Mam nadzieję, że zdołam go rozwalić. To robot podpalać. O, ale... Ale robot dobije. Uleczę Edów, ich gubię już do świata. Ojej. To nieźle. Muszę uleczyć Eda, bo mi padnie inaczej. Inaczej mi padnie. No. Przynajmniej już mają drugi poziom S. To dogada złomowisko. Lepiej tam nie iść. Tam założyły bazę roboty. Nie ma co iść, tak? Edi, szkoła jest na stronę. Czekajmy co sił, nim roboty podpalają teraz to padną. No i nieźle, muzyka. Tu muzyka się zmieniła. Słyszycie, prawda? Na budowie są roboty, budowa złotlaeta. Przecież czasy dam akcję.
lepiej stwierdzić to w koło. A Piccolo wcale nie jest lepiej. No cóż. Ratujcie, nie mój nic, mamy doświadczenie. I oczywiście musimy z tą grupą walczyć. To już tylko zone roboty. Lepiej wyeliminować łoski. Powinno być łatwo, bo są uszkodzone. Tak bardzo, że słabo biją. No i jeszcze są papierowe. Ale walą. No, ułatwiony. Prawie bym zapomniał. Dobra. Tym razem Eddie niech się leczy. A Double D i Ed rozwalają najmniejsze uszkodzone roboty. Oj. Za dobrze to nie wygląda. No i pa, no i Double D pa. Mam go czym skrzesić? Japońska łami szczelka raczej tu nie pomoże. No i został dowódca. Przeszła mi szczelkę tu. To by się udało. No. Robot dowódca obrywa. Jaj, moje przyzwyczajenie do Dragon Ball Z, tak jak on chce. No, udało się. Dzięki za ratunek. Nas dochodzi do szkoły. Dobra. Dochodzi. Zabawy już. Mamy już trzy osoby. A co z nas? O! Leczy kumpla i pozwala mu dalej walczyć. Dobra. Jeżeli pójdę dalej, to lepiej zapisać. Tak, mam już jeden zamiar.
Co jest? Aha. To tu jest problem. O, jest. Tu mamy skrzynkę. Trzy wyrzutnie ziemniaku. Omijać te roboty, bo przypuszczam, że są potężniejsze. Tu chyba będzie walka. Ej, może byście pomogli. A zabudzisz? Eli, jak ci nie wstyd? Pracowałeś. Wtedy kawał złomu. Jak? I dorwę! Dobra, z czteroosobową drużyną to raczej nie powinien być tyle tak. Dobra. Uszkodzone roboty. O, mocniej się lecą. Kolejny błąd. Słyszeliście, prawda? Ten robot, jeden z robotów użył ruchu Falcon Punch.
nie ma energii, by się uleczyć. No, ale to powinno mu pomóc. Nawet jeśli chce to odpocząć do gminy. Zastanawiam się, czemu nas nie ma broni. Nie mam tu już leczeń. Nas oczywiście nie ma jak. Na szczęście już padł. Co jest? Wszystko muszę robić sam. Potrzebna mi broń. Albo wiecie, poradzę sobie bez broni. Falcon Punch! Butterfly Kick! I na koniec Chest Breaker! Aż tyle? No i znowu możemy się ruszyć. Ciekawe, kto to jest. Dzięki za pomoc. Tak w ogóle to jestem. Kuba. Kuple mówią mi Kuba Pajączek. Nie wiecie, co się tutaj stało? No więc to wszystko zaczęło się tak. O. Te roboty będą mogły pomagać ludziom w wielu pracach domowych. Będziemy bogaci. Łami szczelki nadchodzimy. Eddie. Nie można wykorzystywać tych robotów tylko dla zysku. Kocham kurczaki. World 404, moduł dobra nieznaleziony. Chyba zapomniałem czegoś zainstalować. Żałość ludzie. Stworzymy więcej takich jak my i przejmiemy władzę nad. Baza wirusów została zaktualizowana. I oczywiście dźwięk zawasta. Nad całym światem. Gazu stąd co sił. Ach, też to miałem pytać na kogoś naukowy. Czyli grę z dużą ilością skryptów RMXP. Jak wyszło? Moja wersja nie obsługuje dużej ilości skryptów. To co teraz? Ja to będę czekał, a wy idźcie do miasta. A to sklep z cukierkami. Mój nawigator wykrywa tam dużo strategii, ale wyżej. I oczywiście nie możemy teraz to rozmawiać. Zastanawiam się tak w ogóle, gdzie by tu odpoczął. Teraz musimy iść do miasta. O, mam padka. Thank you.
to 17. Dobry dzień, nie ma co. Tu. To 15. A. No właśnie. Maszta. Będziesz bardziej przydatna w walce. No i musimy wracać. A, tam nie pójdziemy. Tu nie możemy iść. Tu też nie pójdziemy. I oczywiście mamy tu robota. Zaraz was jeszcze ochotę skanowanie tym oczu, bo to jest na sytuacji, że nie wiem, mam jednego i Jonesa. Dobra. A może to my dla odmiany zniszczymy ciebie? To na razie nie jest boss. Aj. Ale nie. Teraz mam już 3. To jest 196. Mam nadzieję, że trzeba rozwalę go, zanim odbić całą drużynę będzie. No i wykrakały. Połowę mi już zdjął. Teraz jak... A jednak, dał radę. Bottle Rocket. To się nieźle, a teraz was wykończę. Uwaga, znaleziono 15 wersji systemu. Proszę skazać system rozpoczęty. 20%. Nowy to chudy byk. 70%. Ja... I oczywiście Kuba Pajączek widać nie ogarnął tu blokowania. A sam? Niby nie jestem żadnym shoplifterem. O! 10 łamiszczełk. 10 chińskich łamiszczełk. Dobra. Jak działają te łamiszczełki? Aha! Nie przywracają energię. Teraz muszę przywrócić księdza. Thank you.
Bez księdza nie da się nic tu zrobić. No. Co by się da takie wystarczy? A to coś to co? To wy! Ale... A nie, nie, ale się podobiło. Przecież owoc jak w tym filmie, owoc MLNA. Nie aż się to, żeby dostali się to. Papi się do mnie do pieszeń. Wszystko mówi, że tam śmierć. Wróć nie boli. Tu Kuba musi się wrócić do załuka po serii do spotkania wyrzutu fajerwerku. Jeśli chodzi ci o botl, o PSSG, to już mamy jedno, zabrali się do owocowi. Kiedy pójdziecie na głowę blisko pokonać myśliwce do wody, to jeden wam nie wystarczy. Jakie złomowisko? Bez odbioru. Wytyczny. Wrócić do Kult Death. Tak, i odbić to by wszystkich według poszukiwania materiałów dla broni. Fatka. Oczywiście tylko cztery postacie w tym razie nie mogą być. Muszę pozbyć się tych. To wtedy będzie dobrze. Jestem dość agresywnym typem. Falco! Punch! Oby jej nie zaatakowali. Na szczęście słabo minął. Auć. Będę musiał użyć pierwszej pomocy, jak teraz ją da cel. Musi się leczyć. Na szczęście teraz może tylko, on może tylko jeden cel da. No i odblokowane. Udało się.
O! Tu mamy zapis. No nieźle. O! Tu ktoś jest. Wiecie, jak się wystraszyłem. Na szczęście to wy. Jimmy, to roboty, które stały przy drzwiach, cię skrzywdziły? Nie, nie, schowałem się tu i mnie nie znalazły. Dobra, Jimmy, pakuj się Edowi do kieszeni. Idziesz z nami. Wyciągniemy cię z tego bagna. Oczywiście, nie ma jak. Aha. Czyli to tam. Dobrze wiedzieć. Tu już zakończę, bo film ma optymalną długość. Więc do usłyszenia w następnym odcinku. Zagrajmy w Ed, Edd i Eddy Atak Robotów. A do tego czasu trzymajcie się wszyscy ciepło. Oglądajcie też inne filmiki na moim kanale. I na razie. Mateusz SSJ8 żegna nas wszystkich. Cześć!